Dzień dobry, zapraszam Was na foodvloga na redukcji. Będą bardzo proste, objętościowe i wysokobiałkowe posiłki. Zaczynamy od razu od śniadania, nie przedłużam, bo jestem już bardzo głodna. Zrobiłam sobie chwilę temu kawę, a na śniadanie będę sobie robiła naleśniki twarogowe. Jeśli chodzi o śniadanie, to ja ostatnio jem tylko dwa różne śniadania. No, w sumie nie są jakieś takie bardzo różne, bo pierwsze to są naleśniki z twarogiem, a drugie to są placuszki twarogowe. Ja ogólnie bardzo lubię takie mocno twarogowe śniadania, dlatego właśnie też robię sobie te dwa posiłki tak naprawdę na przemian. Nie lubię owsianek, nie lubię jajecznicy, omleta albo coś w tym stylu aktualnie, bo wiem, że może mi się to zmienić w przyszłości. Lubię jeszcze kanapki na śniadanie, ale najczęściej właśnie jem sobie na słodko, więc zabieram się do roboty. Tutaj sobie mam wagę. Się tłukę. Dobra, lecimy. Już mi się cofnęło za dużo mąki. Cofniemy. Ha! Idealnie. Dobra, jak widzicie, sypnęłam sobie 40 gramów mąki. Teraz użyję napoju roślinnego. Ja sobie używam owsiane. Wybieram te bez dodatku cukru. Albo biorę sojowe. Ale akurat dzisiaj nie było, więc owsiane. Pamiętajcie, żeby wstrząsnąć. Bo się lubi rozwarstwiać. I wlewam 80 ml. Idealnie. Dobra, już wagi nie potrzebuję. Teraz sobie to wstępnie wymieszam, żeby mi się potem łatwiej mieszało. I teraz tylko wrzucić jedno jajko. Możecie sobie sypnąć czegoś słodkiego, cukru albo erytrytolu. Ja sobie jeszcze lubię dodawać troszkę aromatu waniliowego. Dobra, dodałam sobie do masy jeszcze takie chlusinięcie wodą i jest idealnie. Dobra, dodaję dosłownie kapkę oleju. Jako owoce na wierzch dam sobie mango i ja robię to tak, że o, nawet mi wypadło jedno. Wrzucę sobie garść do garnka, troszkę go zaleję wodą, żeby mi się nie przepaliło. Dodam sobie tak, zazwyczaj daję pół łyżeczki skrobi ziemniaczanej, żeby wyszło z tego taki ala coś dżem. No i kilka minut będę grzała pod przykryciem. Dobra, myślę, że styknie. Zróbmy sobie twaróg do naleśników. Tutaj zalewam troszkę wrzątkiem erytrytol. Jeśli chodzi o twaróg, to używam ten. Bardzo go Wam polecam, bo jest już dodatkowo tak jakby zmielony i przez to nie muszę nic blendować, tylko wystarczy, że pomieszam sobie właśnie ten erytrytol z twarogiem. I dodam sobie jeszcze też aromatu waniliowego. Dobra, ulubiona część, czyli zabijanie naleśników. Te naleśniki już o wiele wcześniej usmażyłam. Trochę sobie poczekały, ale przykryłam je talerzem i są idealne. I naleśniki są super, bo można je zabrać na przykład do pracy. Ja kiedyś sobie je bardzo często robię na wynos. Oblizujemy łyżkę. Nic się nie może zmarnować. Jeszcze nasze mango, a jest mięciutkie, jest takie lepkie przez tą skrobię. Jeszcze to mango tak śmiesznie zjeżdża z tych naleśników. Nie potrafię ładnie tego ułożyć, żeby było do filmu, ale myślę, że nie ma co tutaj szaleć. Zobaczcie, co mam. Taborecik. Sobie tutaj siądę, bo nie mam jadalni, więc zjem sobie w takich okolicznościach w kuchni. Pycha. Nie są takie, wiecie, mega słodkie, bo tak naprawdę dałam tylko łyżeczkę erytrytolu do twarogu. No i to mango też robi dużą robotę, jeśli chodzi o słodycz.
Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja, jeśli chodzi o białko w posiłkach, to najłatwiej jest mi bić dużą ilość białka podczas śniadań, bo zawsze właśnie są to takie twarogowe, a czasami przy obiadach albo kolacjach to jest zawsze takie kombinowanie, w sensie zastanawianie się, jak tu więcej tego białka dobić faktycznie. To mango jest takie mięciutkie, jeszcze jest takie lepkie. Ta skorupa ziemniaczyna nie jest konieczna, ale ja bardzo lubię taką konsystencję. Kocham twaróg i wszystko, co jest z twarogiem. Wszystko już sobie ogarnęłam, więc w końcu robię obiad. Trochę późny, jestem już bardzo głodna, ale trzeba wytrzymać. Najpierw robię bataty i po prostu je upiekę w piekarniku, pokroję je cieniutko w takie fryty, mocno przyprawię, dam troszkę oliwy i one się będą piekły. I do tego usmażę sobie tofu, to sweet chili z Biedry, jest uważam najlepsze. Ja sobie zjem pół kostki, Wojtek pewnie resztę. I dodatkowo do wielkiej miki zrobię sałatkę, taką bardzo, bardzo prostą. Patrzcie w ogóle, jaką Wojtek kupił pakę sałaty. XXL, więc trzeba to zjeść. Będzie ona z pomidorkami, z ogórkiem, z oliwkami, ze świeżym koperkiem i w sumie to tyle. Bardzo prosty obiad, ale ja lubię taką prostotę w kuchni, więc nie przedłużam i zabieram się za krojenie. Nie lubię kroić batatów, to jest naprawdę zawsze taka walka. Dobra, moja ulubiona część, czyli przyprawianie. Najpierw sobie dodam oliwy. Póki co dodam dwie łyżeczki, zobaczymy, czy styknie. Z reguły robię to na oko, ale wiem, jak to jest, gdy się robi na oko, szczególnie z oliwą, że można po prostu mocno przesadzić. Papryka ostra, trochę papryki wędzonej, czosnek, oregano, no i oczywiście sól. I to jest mój taki klasyczek, jeśli chodzi o przyprawianie ziemniaków. Patrzcie w ogóle, jakie fryty potężne będą. Fryty z batatów się robią w piekarniku, a ja sobie zrobiłam teraz sałatkę i pokazuję wam tuż przed wymieszaniem. Jest, patrzcie na to, tona sałaty. Pomidorki, oliwki, świeży koperek, sól, pieprz, cytryna, czosnek i chyba tyle. Taka bardzo prosta, jakbym miała pewnie jakąś cebulkę czy coś, to też bym dodała, ale korzystam z tego, co jest, a jeszcze ogórek dodałam. I teraz sobie to wymieszam. Fryty są idealne. Delikatnie pikantne. Takie lubię najbardziej. W końcu udało mi się dorwać ten pudding o smaku białej czekolady. W sumie jakoś mocno na niego nie polowałam, bo jakoś często tych puddingów teraz nie jem. Jestem bardziej team zwykły twaróg, ale spróbujmy, bo ja lubię próbować nowości. Coś mi to przypomina w smaku. Smakuje chyba trochę jak Monte, białe, tak bym to powiedziała. Ale spoko, wiecie, takie dla mnie bez szału, ale może sobie będę czasem kupować. Ja niedawno wróciłam z siłowni i od razu zabrałam się na kolację i nawet wam nie pokazywałam procesu przygotowania, bo jest banalnie proste. Na kolację sobie robię kanapki, posmarowałam sobie takim zwykłym serkiem klasycznym. Na to dałam rucolę, potem dałam mozzarellę light, 50 g łososia, ogórek i jeszcze sobie posypię koperkiem. Dobra, jemy. Kocham to połączenie. Ja idę już zjeść sobie na spokojnie, a tobie bardzo, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeśli obejrzałeś do tego momentu, to zostaw komentarz o treści ogórek. Z pozoru głupie komentarze są dla mnie bardzo ważne, bo widzę, że oglądacie filmy do końca i mogą trafić do szerszego grona ludzi.
Także z mojej strony to było wszystko. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym filmie.